Wiadomości TVP słyną ze swojej prorządowej tendencji w przedstawianiu rzeczywistości. Niejednokrotnie już przyłapywano program na manipulacji i pomijaniu istotnych faktów, jeśli tylko godziły w interes władz. Nie inaczej było tym razem, kiedy podjęto temat zarobków w Narodowym Banku Polskim. Wiadomości TVP to chyba najczęściej krytykowany program informacyjny w Polsce. Już na samym początku rządów PiS dokonano istotnych zmian personalnych i widocznego zwrotu ideologicznego, nakierowanego na faworyzowanie w materiałach Zjednoczonej Prawicy. Działalność stacji bywa subtelna, jak na przykład pokazywanie protestów i manifestacji z korzystnego punktu widzenia, czy pochlebne opinie na temat Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania. Częściej jednak rządowa propaganda niemalże wylewa się z ekranu. Niech za przykład posłużą legendarne już paski przed reportażami, czy nagminne promowanie Patryka Jakiego i jego kandydatury na urząd prezydenta M.St. Warszawy między początkiem kwietnia a końcem października 2018 roku. Ostatnio ciekawiącymi Polaków tematami są inne interesy prezesa PiS w ramach działalności spółki Srebrnej, zarobki zatrudnionych jako współpracowniczki prezesa NBP Kamili Sukiennik i Martyny Wojciechowskiej, zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Obie panie zbijają krocie, choć zdaniem mediów nie mają nawet odpowiedniego wykształcenia. Wiadomości TVP nie wspomniały o doradczyniach szefa NBP. Sukiennik i Wojciechowska jako współpracowniczki Adama Galpińskiego zarabiają łącznie niemal 100 tysięcy złotych, więcej niż bezpośredni doradcy Adama Galpińskiego. Jakie pełnią jednak funkcje kobiety, które nie odstępują szefa banku centralnego? Kamila Sukiennik co miesiąc przyjmuje za swoją pracę dyrektorki gabinetu prezesa NBP 42 760 zł, a Martyna Wojciechowa za prowadzenie Departamentu Komunikacji i Promocji dostaje 49 563 zł. Temat nie mógł nie znaleźć się w dzisiejszym wydaniu wiadomości, ale TVP sprytnie go zbagatelizowała. Poinformowano jedynie o planowanym ujawnieniu zarobków w zarządzie NBP z lat poprzednich i pobieżnie o zarobkach w banku. Zarobki dyrektorów w NBP wahają się od ponad 20 do blisko 50 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Ujawnione kwoty obejmują wszystkie premie i dodatki, usłyszeli widzowie. Sprawę skomentowała także dziennikarka Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej. Materiał wiadomości o NBP to rekord świata. Nie było nic o dyrektor Wojciechowskiej, która razem z pensją w BFG zarabia ok. 62 tysiące. Mignęła tablica z zarobkami, ale ta część, w której nie ma Wojciechowskiej? Na koniec info, że pensje w NBP zmalały. Niezła panika w szeregach, napisała na Facebooku dziennikarka. Sprawa Bartłomieja M.W. W ostatnim miesiącu na języki powrócił także dawny rzecznik MON, Bartłomiej M. Były polityk PiS jest oskarżany przez prokuraturę w Tarnobrzegu o korupcję i niegospodarność. M. miał przyjąć 90 tysięcy złotych łapówki i spowodować straty wysokości 500 000 złotych w polskiej grupie zbrojeniowej. Obecnie Bartłomiej M. przebywa w areszcie tymczasowym. Spędzi w nim 3 miesiące w oczekiwaniu na proces.